Rafał Trzaskowski, fotografia Sławomir Kamiński, agencja Gazeta, zobacz zdjęcia, 3, Patryk Jaki MG wyliczy na 36,7%. Poparcia, gdyby wybory samorządowe w Warszawie odbyły się w czerwcu, wynika z sonda Ubris dla portalu polityka w sieci.pl. W pierwszej turze zwycięży by jednak Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,6%, Patryk Jaki z poparciem 36,7%, Rafał Trzaskowski 43,6%. To wyniki sonda Ubris przeprowadzonego dla portalu polityka w sieci.pl przed wyborami samorządowymi w Warszawie. Oznacza to, że kandydaci Zjednoczonej Prawicy i Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy spotkaliby się w drugiej turze. Na dalszych miejscach znaleźli się Jan Piewak, 5,1%, Jacek Wojciechowicz, 1,7%. Janusz Korwin-Mikke, 1,6%, Jakub Stefaniak, 1,5%, 9,7% ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo odda głos. Sonda przed wyborami w Warszawie została zrealizowana 6 czerwca na grupie 500 osób. W kwietniu pisaliśmy o sondał Kantar Milward Brown dla portalu 300polityka.pl, wynika o z niego, Rafał Trzaskowski MG wyliczy na 38% poparcia, a Patryk Jaki, 23%. Dystans między politykami wynosi wice 15 punktów procentowych. W aktualnym sondał polityka w sieci.pl ta różnica to już nie ta 7 punkt w. Wybory samorządowe 2018 odbyły się na jesieni. Kiedy wybory samorządowe 2018? Quiz dla długodystansów 200 pyta z wiedzy okrągłej. Pobijesz redni 76/100? Warszawa, Patryk Jaki, Rafał Trzaskowski.